Witamy w naszym programie Matma Show. Nasi uczestnicy będą prezentować swoje zdolności paramatematyczne, a będą ich oceniać 3 pary uszu, 3 pary oczu i 3 nosy, w tym 2 ładne. A oto nasze jury. Eleonora Dykcjanowska. Mieczysław Pitagoras Gwiazdorczyk. I Jolanta z Duńska. Mieczysławie, jak się czujesz? Przejdźmy do pierwszego uczestnika, Karola. Zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry, jak się nazywa, skąd przyjechałeś? Karol. Skąd Kolewa? Skąd Kolewa. A tak miałem przeczucie. Co nam zaprezentujesz? Będę śpiewał. A co? Moją piosenkę. A to bardzo proszę. Dziękuję. Pi 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 only pi 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 pi. Panie Karolu, pański tekst jest denny i w ogóle nudno było na scenie. Pan się mógłby troszeczkę ruszać, tak? Nie jestem na nie. Ja się nie zgodzę, wie pan co. Dla mnie było super, ja po prostu, to była mentalność tłumu. Ja nie wiem, czemu ja ten X wcisnęłam. Także ja jestem na tak, jest. Dziękuję. Posłuchaj mnie, chłopce. Słuchaj ten twój, to twoje... Coś, ja nie wiem co to było, bo ty to tak od capy wieś chyba zaśpiewał. To było mi się pi 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 pi. To mi się tylko skojarzyło no z tym no, z alarmem w sklepie. Pi 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 pi. No cały czas takie coś, to było beznadziejne. Jestem na nie. Po tym fascynującym wykonaniu, uwaga, uwaga. Konkurs SMS-owy, w którym możecie wygrać 1000 zł lub Fiata 126P, czarny metalik o napędzie hybrydowym. Chciałbym też dodać, że przekazał go nam pan Mieczysław. Wystarczy wysłać darmowy SMS pod numer 834 pierwiastki Speed do potęgi czwartej. Koszt SMS-a 100 zł z VAT. A oto nasza walizka. Zapraszamy. Nagrody ufundowała sieć sklepów spożywczych i monopolowych Hrabąszcz. Tomaszu, zatańczysz ze mną? Z przyjemnością, ale to wieczorem. A teraz przed państwem grupa taneczna Thales. Witam serdecznie, drogie ladies. Jak się nazywacie? Dzień dobry. Jesteśmy grupą taneczną Thales. A skąd do nas przyjechałyście? Z Osiecznej. Osieczna byłam, tak. To taka ta metropolia? Tam mają jeszcze te takie jeziora. Co? Jeziora, pełno ich tam tak, jest. No. W ogóle polecam. Linie autobusowe. W każdym razie, wracając do tematu, co nam zaprezentujecie? Będziemy tańczyć. Dobrze, także powodzenia. Get crazy, get wild, let's party, get loud. If you wanna have fun and do something, if you wanna have fun and do something, get crazy, get wild, let's party, get loud. If you wanna have fun and do something, if you wanna have fun and do something.
No więc dziewczyny, to było straszne. Ogólnie brak synchronizacji, jeszcze ta z tyłu się pogubiła, to jest kompletne dno, jestem na nie. No, ja przyznam rację, no najlepiej może z tyłu nie było, no niektóre się pogubiły, ale to było dla mnie fantastyk. Ja się dobrze bawiłam, ja to po prostu jestem na tak. Jesteście takie kochane! Po prostu przypomniałeś mi, jak się ja byłam młoda i miałam takie zuzowiaste pompony jak wy i też byłam fizideką i byłam na takim chastingu, też jak wy, nie? No ale nie przeszłam, bo byłam oczywiście za dobra dla nich, nie? I, ale wy nie jesteście w stanie mi dorównać. Ale w tym składzie w ogóle mi coś tutaj nie pasuje. Jakoś tak coś tu nie gra i po prostu my się musimy naradzić, jak się przepracamy. Dwie tylko. Dobrze. Dobrze, proszę uwagę, jury wydało werdykt i niestety reszta nie przechodzi, ale bierzemy panią z pałką i panią tutaj w różowym. Z różowym pomponem, tak. Reszcie dziękujemy, out. Jak widać, poziom naszych uczestników rośnie z minuty na minutę. Dlatego błyskawicznym tempem przechodzimy do następnego. Pitagoras ze Zduńska. Dzień dobry. Good morning, proszę pana, jak się nazywasz, nie masz lat? Ja jestem Pitagoras i przyjechałem do was z Duńska. O, mam 9 lat. Jak słodko. Słodziak. Słodziak. A z czym do nas przyjechałeś, chłopczyku? I ja przyjechałem z takim utworem, który jest dla mnie bardzo ważny. O, jak miło. Także powodzenia ci życzę. Liczby pi używam często na matmie, gdy chcę obliczyć obwód z polem koła. Jak ja ją liczę, tylko mój zeszycik wie. Gdy o niej myślę, słyszę jak mnie woła, bo to liczba moja jest. Nieskończona, wow. Ja obliczam ją, ona tu jest. I 3:14, bo gdy liczę ją, wychodzi znów około 3:14. Ten sposób, w jaki zaśpiewałeś, to było cudowne. Jestem wzruszony, oczywiście, to była najpiękniejsza rzecz w moim życiu. Jestem na tak, oczywiście. Ja oczywiście też jestem na tak. Twoje wysokie dźwięki, to jak wyciągałeś w górę, byłeś niczym młoda Beata Kozidrak. Jestem pod wrażeniem, jestem na tak. Wy, a tak a propos jazdy w górę tutaj, to ja byłam kiedyś w takim wielkim mieście, to Sosnowcu to było, nie? I byłam w takim wielkim centrum handlowym i tam właśnie sobie chciałam iść do takiego sklepu Ziołę, rozumie pan, nie? Taki marka, tak Ziołę. I tam właśnie poszłam i musiałam wjechać na takie schody wysokie i właśnie ruchome one były. I też jak pan identycznie sobie jechałam w górę. Pan w górę, ja w górę, proszę. Dobra, jesteś na tak? Nie. Ale i tak przychodzisz, gratuluję. Dziękujemy. Szybko przechodzimy do następnego uczestnika.
jakim jest gość specjalny z Mongolii. Huang Kucang. Nie. Tokio, Tokio. Witam cię bardzo serdecznie, hello. Jak się nazywasz? Sayonara. Skąd do nas przyjechałeś? Sushi, sushi. A co nam zaprezentujesz? Sajgonki. Także powodzenia. Pi 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 pi. Wie pan co, ja jestem na nie. To był już ktoś z podobnym wykonem i naprawdę był lepszy. Yamaha. Mi się bardzo podobało, nie wiem czemu one mi tu wcisnęły X-a. Ja jestem zadowolony. Było bardzo ładnie. Pański wykon był o wiele lepszy niż ten pierwszy. Gratuluję. Oj, Suzuki. Nie! Jestem na nie, po prostu nie. Nie. Nokia? Nie. Nokia. Sayonara, Łosiu. Oj. Dziękujemy. Tomaszu, pójdziemy na siłownię? Oczywiście, bardzo chętnie, ale to wieczorem. A teraz przed państwem wystąpi dwóch strongmanów o sile nie z tej ziemi. Prosimy płeć piękną o opanowanie swoich emocji. Dobrze, tak więcej. Drodzy państwo, znaczy panowie, tak? Witamy. Dobrze, jak się nazywacie? Grupa atletyczna Archimedes. Archimedes. A co będziecie dzisiaj robić? Będę podnosić ciężary. O! Nie mogę się doczekać. No, panowie, ja będę na tak pod jednym warunkiem, że w finale pokażecie coś więcej, więcej kijów, one mają płonąć, mają być tygrysy i wtedy będę na tak. Ja pamiętam, że syn mojej teści, nie, jak tam było z drugiej linii, syn szwagra mego drugiego męża miał identyczne mięśnie jak pan. Jestem zachwycona, jestem na tak. A ja widzę w panach bardzo dużą przyszłość. Zrobicie show w Polsce. Trzymam za was kciuki, jestem na tak i przechodzicie do finału. Gratuluję. Dziękujemy. Chcielibyśmy też wspomnieć, że oboje panowie są do wzięcia. A teraz zapraszamy nasze kolejne uczestniczki o zdolnościach paramatematycznych. Zapraszamy. Witam. Jak się panie nazywacie? Czarująca Jessica. Magiczna Angela. O, dobrze. I skąd panie do nas przyjechały? Z Wrocławia. Zaborowa. Zaborowo, to nasze okolice. Blisko. Dobrze i... Co panie dla nas zaprezentują dzisiaj? Dzisiaj zaprezentujemy magię. Magię. Zapraszamy. To zaczniemy od takiej prostej sztuczki. Może poprosimy tutaj panią. Niech pani pomyśli jakąś liczbę od 1 do 1000. Niech pani nie mówi. Nie. Pierwiastek z 165? Nie do końca. Wiedziałam, że nie zgadnie. Dobrze, kolejną sztuczką jest wróżenie. Proszę tutaj na kartce napisać pani adres. Jaki adres? No, tam, gdzie pani mieszka, proszę napisać. No ale po co?
No bo ja pani powróżę. No przejdźcie, przejdźcie, dobra już. I numer też? Też numer proszę. Domu, i proszę tak? Napisać, w których godzinach pani nie ma w domu. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. No ale ty, do 16. Proszę. Teraz proszę o klucz do tego mieszkania. Jaki klucz? No do tego mieszkania. No ale po co? No pani kochana, powróżę pani. No pani, no ja taka gapa jestem, co sami wiesz, pani wstaje już. O, raz. To dziękujemy, my przyjdziemy jak pani nie będzie i pani powróżymy. No dobra, dobra, tak, nikogo nie będzie w domu wtedy, okej, okay, tak, dobrze, tak. Okej, okay, dobra. No. No, to tyle? Tak. Okej. Okay. Tak więc to, co pani tutaj zaprezentowały, to jest czyste oszustwo. Panie są złodziejkami. A jak tam babulisz! Ja pitolę. Ty pitolisz! No przecież ja tu widzę pięciokąt, a każdy kąt z tego pięciokąta to jest pańskie szczęście. Ja tu widzę bogactwo, ja tu widzę zdrowie, szczęście kobiety, no po prostu, no panie. I będę szczęśliwy. Będzie pan. Ale panie nie przejdą. Jestem na nie. Klątwa. Nie no! Хорошо, хорошо! Chwileczkę, chwileczkę, ja się tutaj z moim szanownym kolegą nie zgadzam. Te panie przecież wywróżą mi z kluczy i przyjdą do mojego domu i może jeszcze z czegoś mi powrócą na przykład z kanapy. O ja! Tak? Ja też, ja się zgodzę, to naprawdę było fascynujące, to była czysta magic. Ja jestem na tak, of course. Ja również jestem na tak. Czyli przechodzicie, pan. Przechodzicie. Dziękujemy, dziękujemy i przypominamy o naszym konkursie. Wciąż możecie wysłać darmowy SMS pod numer 834 pierwiastki spi do potęgi drugiej. I wciąż jest do wygrania Fiat 126P, czarny metalik o napędzie hybrydowym należący do... Znaczy przekazał nam go pan Mieczysław, rzekomo. A przed państwem wielka nadzieja polskiej sceny recytatorskiej. Joanna Zwałcza. Dzień dobry, Asiu. Dzień dobry. Co nam będziesz recytować? Ja zaprezentuję poetycką interpretację rozwinięcia dziesiętnego pi. Aha, no to bardzo proszę, jesteśmy ciekawi. Czy przecinek 14, 15, 92, 65, 35, 3, 2, 3, 2, 8, 1, 2, 42, 5, 8, 9, 10... Dobra, dobra, już koniec. Wystarczy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Ogólnie wszystko bardzo pięknie, tylko pomyliła się pani w najprostszym momencie możliwym. W miejscu, gdzie miało być 4-4-3, powiedziała pani 4-3-3. To jest karygodny błąd i to jest nie do wybaczenia, jestem na nie. Posłuchaj mnie, słoneczko, bo ty to umiesz, tylko ty tego nie rozumiesz. I jeszcze ci powiem, że oddechy, które brałaś, strasznie drażniły moje uszy, które kiedyś bardzo długo leczyłam u takiego śmiesznego lekarza. Jesteś na tak? No nie. A jestem na tak, mi się podobał. To tyle. Przechodzisz dalej, dziękujemy. Dziękujemy. Ja często, idąc na zakupy do zieleniaka, nie umiem spamiętać głupiej listy zakupów, a ona spamiętała całe rozwinięcie. Krystianie, umiesz zrobić szpagat? No niestety nie, ale mam nadzieję, że mnie nauczysz. Oczywiście, z chęcią, ale to wieczorem. A przed państwem grupa akrobatyczna. Symetria. Dobrze, jak się nazywacie? Dzień dobry, nazywamy się Grupa Akrobatyczna Symetria. Symetria. I skąd przyjechaliście? Aglomeracja Krzycko-Małe. Fajnie, fajnie. A co będziecie prezentować? Będziemy akrobatykować. Akrobatykować. I zrobimy liczbę pi z ludzi. Z ludzi? Z ludzi. Proszę. Thank you.
No dobrze, dobrze. Dla mnie to już strasznie professional występ. Mi się podobało, jestem pod wrażeniem. No ja bym się tak nie wygięła, naprawdę. Jestem na tak. Posłuchaj mnie, kochanienka, czy ty sobie nic w te stopy nie zrobiłaś, jak ty tak spadłaś? Nie, to są profesjonaliści. Nie, no mi się tak nie wydaje właśnie, że jesteście profesjonaliści, bo to jest wszystko szkodliwe dla zdrowia i aż mnie oczy bolą, zmieńcie ten układ. Niech pani zmieni okulary. Nie, słuchaj mnie, dziecko. Ja jestem na nie. Ja jestem na tak, przechodzicie dalej. Nasz program niestety w przeciwieństwie do rozwinięcia liczby pi ma zakończenie. Dziękujemy naszemu jury, naszym uczestnikom i zapraszamy za tydzień.